John Nelson Darby i Bethesda. Po tylu latach byłoby rzeczą niegodziwą wygarniać zło bez przyczyny. Lecz ponieważ właśnie teraz podejmowane są śmiałe wysiłki, aby je wybielić, obowiązkiem staje się mówić jasno dla dobra Pana i tych, którzy pragną być wierni. Jest tutaj wiele rzeczy obliczonych na to, aby wprowadzić w błąd tych, którzy nie znają faktów. I to zostało wykonane po łaskawej wizycie pana D. u pana Millera, jak tylko miał okazję po 7 spotkaniach. W końcu wydawało się, że uczciwie osądzili heterodoksyjne traktaty pana Benjamina Newtona. Wśród innych, którzy badali, nie było żadnych wątpliwości co do jego ohydnie antychrześcijańskiego błędu. Dla nich samych, jako chrześcijan, był on okrzyknięty tak daleko jak tylko możliwe heretykiem. Niewielu jednak było zasmuconych tym, że zgromadzenie było powstrzymywane od swego jasnego obowiązku odsunięcia od siebie osób, które nie tylko wyznawały te złe doktryny, ale także pilnie rozpowszechniały inkryminowane traktaty. Jednak ten najważniejszy obowiązek został zaniechany przez prywatną prośbę, aby wycofali się dla zachowania spokoju. Neftonianie zgodzili się na to, dodając tylko swój tytuł do powrotu, gdy tylko uznali to za stosowne lub do tego celu, czego nigdy nie słyszałem, aby im wtedy zaprzeczano. Dowód jednak na to, że zdecydowane potępienie heterodoksji było puste i przemijające, stał się oczywisty po zerwaniu spotkania w miejscowości N, które para odłączających się przywódców 10 zorganizowała i prowadziła przy obecności i pomocy pana N. Jak już zostało powiedziane, ci dwaj panowie R.A. i J.W. po niepowodzeniu tego spotkania szukali ponownie społeczności w Bethesda i zostali przyjęci bez kwestionowania heterodoksji oraz ich świadomego, publicznego poparcia dla tego antychrysta. Chociaż GM powiedział, że jego Chrystus potrzebowałby Zbawiciela dla siebie. Chociaż wszystko, o co Bethesda prosiła, wszystko, co R.A. i J.W. dali, to przyznanie się do błędu opuszczenia Bethesdy. Jedyną troską jej przywódców było pomszczenie samych siebie, a nie choćby atom dla zdradzonego Pana Jezusa. Jest to więc wypieraniem prawdy i sugerowaniem fałszu. Sugerowanie, że wszystko zostało oczyszczone przez Bethesdę w oczach pana D. Aby usunąć wszelkie wątpliwości, niech poniższy fragment listu pana D. napisany w 1873 roku, czyli wiele lat później, opowie swoją własną historię. Cytuję.
Kiedy luźni bracia udawali, że Bethesda zmieniła się i działała, w dyscyplinie Pance oświadczył, że tak nie było i że o ile wie, oni zrobiliby to samo w podobnym przypadku i że nie zna ani jednej osoby Bethesda, która uważałaby pana N za heretyka. To było opublikowane oświadczenie pana Krajka długo po tym, jak rzecz się wydarzyła. Było to otwarte poparcie bluźnierstwa, a zerwanie nastąpiło przez wysiłek ze strony neutralnych, aby zmusić nas do kontynuowania z B, co oni otwarcie stwierdzili, o czym ja osobiście wiem. Listy Johna Nelsona Darby 2.263. Czy wykorzystywanie pewnego punktu w historii, który był błędem, jakkolwiek dobrze zamierzonym, jest czym mniej niż oszustwem, a tym bardziej, że dotyka prawdy i woli Pana tak poważnie? Ani Pan N, ani B nigdy nie powiedzieli, ani nie uczynili nic, co mogłoby złagodzić zło wyrządzone Pańskiemu imieniu w ciągu wielu lat, które upłynęły. Wyobraźmy sobie również, jak dziwnym szaleństwem i nieczułością jest czytanie kolejnych pism kogoś, kto został uznany za fałszywego Chrystusa i nigdy się tego nie wyparł.